cześć kochani, witam Was serdecznie przy pięknych promieniach słońca. W tym dokładnie okresie miałam być w Izraelu, a ponieważ na wskutek doniesień w mediach o zaostrzonej sytuacji pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem, nie ukrywam, w ostatniej chwili zrezygnowałam z wyjazdu, co pociągnęło niestety sporą stratę finansową, ale tak zupełnie przez przypadek znalazłam się na Malcie. Chciałam zabrać moją mamę w dowód wdzięczności za okazywaną przez wiele lat mi pomoc w zakresie opieki nad moimi dziećmi, kiedy ja jeżdżę po całej Polsce i koncertuję. Moja mama zajmuje się moimi dziećmi, troszczy się nimi i dlatego chciałam, żeby po prostu gdzieś wyjechała razem ze mną i wylądowałyśmy na Malcie. Mieszkańcom można pozazdrościć jednej rzeczy. Takiego spokoju. Nie ma tutaj praktycznie czynnika stresu. Panuje zasada, co masz zrobić dziś, zrób jutro. A teraz posiedź i odpocznij. Ale my, wbrew tej zasadzie, pojedziemy dzisiaj zwiedzać stolicę. Jedziemy do Walety. A to jest jeden z wszechobecnych problemów na tej wyspie. Jest tu bardzo ciasno i zarówno na wolnym powietrzu, na parkingach jest bardzo trudno zaparkować auto, jak i w garażu podziemnym. Maltę będziemy zwiedzać z Polką, Agnieszką, którą namierzyłam jeszcze będąc w Polsce, oczywiście poprzez media społecznościowe. Zatrzymałyśmy się na chwilę z Agnieszką na filiżankę dobrej kawy, więc chciałabym wykorzystać ten moment na kilka pytań. Agnieszka, od dawna mieszkasz na Malcie? Już 6 lat. Co w ogóle spowodowało? Zakochałaś się w tym miejscu na ziemi? Dlaczego przeprowadziłaś się tutaj? Może nie miłość od pierwszego wejrzenia, ale trzy wycieczki turystyczne pozwoliły mi na to, żeby podjąć taką lekką decyzję, że przylatuję tu na stałe. Nie jest Ci momentami ciężko, nie tęsknisz za rodziną? Zawsze tęsknię i będę. Znajdujemy się w jednym z 10 kościołów, które zlokalizowane są w Valletcie. Wynik imponujący, zważywszy, że stolica Malty ma powierzchnię niespełna 1 km kwadratowy. Zresztą na całej wyspie znajduje się około 350 kościołów. Generalnie Maltańczycy są bardzo religijnym narodem i ponad 95% mieszkańców jest wyznania katolickiego. Kościoły są piękne, architektura bardzo bogata. A ponieważ znajdujemy się tutaj w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, to liczne akcenty świąteczne i oczywiście szopka bożonarodzeniowa. Przemierzając tutejsze wąskie uliczki, wspominam sycylijską Taorminę. Tam było podobnie. Pomimo, że Malta była kolonią angielską, jest tutaj wiele naleciałości włoskich, od architektury po kuchnię. Nic dziwnego, gdyż Sycylia jest odległa od wybrzeża tej wyspy około 80 km. W kuchni maltańskiej jest wiele zapożyczeń z Sycylii, tutaj przed nami tiramisu. Wymaga to nie lada silnej woli ode mnie, aby nagrać Wam to, ponieważ za chwilę, kiedy skończę nagranie, po prostu rzucę się na ten deser. Tu kolejny włoski deser, banoffee. Tym razem już nie mój. Miłe zaskoczenie, filiżanka kawy w restauracji. Koszt około 1,30 euro. To znacznie taniej aniżeli w Polsce. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na wyspie, kwestia ogrodów rozwiązana jest w ten oto sposób. Z wąskiej uliczki wchodzimy do pomieszczenia, klubu, kościoła, galerii, a na tyłach roztacza się piękny skrawek ogrodu. W katedrze świętego Józefa chcemy dostać się na balkon i idziemy takimi oto krętymi schodami. Już ich trochę pokonałyśmy, a przed nami jeszcze ich sporo. Nie sprawdziłam w internecie ile, ale naprawdę imponująca ilość schodów. Może zakręcić się w głowie. Idę dalej. Nawet jeśli od zakręconych schodów nie zakręciło nam się w głowie, to z pewnością widok przyprawia o zawrót głowy.
znajdziemy tu wiele akcentów angielskich. Za mną widzicie budkę telefoniczną prosto z Londynu, dlatego że dopiero w latach 60. ubiegłego wieku Malta uzyskała niepodległość. Do tamtej pory była kolonią angielską. I wszechobecne tutaj kołatki do drzwi. Pielęgnują tu bardzo kult religijny. Niemal przy każdym wejściu do domu znajdujemy symbole chrześcijaństwa. Mieszkańcy wyspy są niewielkiego wzrostu. I co tutaj chciałabym w tej chwili udowodnić? Agnieszka, wzrostu przeciętnej Polki. Proszę bardzo. A drzwi niewiele ponad jej głowę. My Polacy izolujemy się od sąsiadów poprzez sadzenie tuli, a tutaj funkcję żywopłotu pełni liść laurowy. Chętnie bym go sobie zerwała, ale ponieważ rośnie 2 metry od ulicy, to z pewnością nie jest to najlepszy pomysł. Ręczne wyroby ze srebra. Po całodziennym zwiedzaniu Valetty czas na posiłek. Na Jamajce jadłam homara, zatem na Malcie czas na gulasz z ośmiornicy. Merry Christmas! Prosto z Malty. Wieczorem Valetta również prezentuje się imponująco. Znajdujemy się w Porto Maso, w tym ekskluzywnym porcie. Ceny apartamentów są niebotyczne, między innymi apartament ma tutaj Tom Cruise. Znajdują się tutaj również apartamenty, które usytuowane są na basenie. Ostatnio wyspa jest modną destynacją, jeżeli chodzi o organizację wieczorów kawalerskich. W miejscowości San Julians zlokalizowanych jest wiele klubów ze striptizem. Do tego stopnia, że przez tubylców to miejsce jest określane jako miejsce rozpusty. A w centrum rozpusty San Julian, proszę, jaka oferta dla tych, którzy mają mocną głowę, 60 szotów za niespełna 20 euro, a jakby było komuś mało, to 72 szoty za 24,50 euro.